Dzisiaj chciałam przedstawić Wam czarodziejski krzak, który nasi prehistoryczni przodkowie uważali za obdarzony wyjątkową mocą. Najpierw za siedlisko demonów, a potem za źródło pozytywnej siły. Mowa o czarnym bzie, który tak licznie zarasta opuszczone ruiny i nieużytki, a który wyrósł też w moim ogródku i cieszy oczy pięknymi kwiatami. Wiosną, a jesienią jego dojrzałe jagody są przysmakiem dla ptaków. Na razie to malutki krzaczek, który w zeszłym roku zakwitł po raz pierwszy, ale gwarantuję Wam, że zarówno kwiatostany, jak i owoce bzu warto wykorzystać do przygotowania znakomitych, prozdrowotnych przetworów. Owoce dzikiego bzu mają nieco mniej zastosowań niż jego delikatne kwiaty, które zbieramy w okresie przesilenia letniego i o których, jeśli Bóg pozwoli, opowiem Wam wtedy, kiedy będą dostępne. W dodatku o owocach opowiada się często, mówiąc o ich rzekomo niekorzystnym działaniu i wpływie na nasze zdrowie. W rzeczywistości niezdrowe są jedynie niedojrzałe owoce czarnego bzu, gdyż zawierają one glikozydy, sambunigrynę i prunazynę, które mogą wywołać lekkie zatrucie objawiające się dumnościami, a w najcięższych wypadkach także wymiotami. Związki te znajdują się również w liściach, które są jednak niejadalne. Dojrzałe owoce czarnego bzu nie zawierają sambunigryny, więc bez obaw można z nich przyrządzać i soki, i galaretki, tym bardziej, że pod wpływem wysokiej temperatury glikozydy te ulegają rozkładowi. W niektórych krajach, jak w Niemczech, Austrii czy Danii, zakładane są plantacje wyselekcjonowanych odmian czarnego bzu. Najbardziej znane odmiany owocowe to mamut, sampo i sandal. Zbierane z nich owoce przeznaczone są na potrzeby przemysłu przetwórczego, przede wszystkim na poszukiwane soki. Owoce czarnego bzu zawierają kwasy, m.in. chinowy, octowy i jabłkowy, witaminy z grupy B, witaminę C, karoten, sole mineralne, garbniki, antocyjany, pektyny i węglowodany. Mimo iż podobne wartości odżywcze ma wiele innych cennych roślin, czarny bez jest pod wieloma względami wyjątkowy. Owoce bzu są składnikiem kremów przeznaczonych do cenry dojrzałej, suchej i naczynkowej. Ekstrakt bzu skutecznie wzmacnia naczynka krwionośne i zapobiega ich pękaniu, napina zwiotczałą cerę i redukuje drobne zmarszczki. Antyoksydanty zawarte w jagodach neutralizują wolne rodniki, chronią skórę przed szkodliwym promieniowaniem ultrafiołkowym i innymi zewnętrznymi czynnikami. Dzięki temu, że bez korzystnie wpływa na wzmocnienie tkanki łącznej, jest on też składnikiem kremów i balsamów przeznaczonych do walki z celulitem. Czarny bez znalazł zastosowanie w leczeniu reumatyzmu i infekcji skórnych. Działa też rozkurczowo i przeciwbólowo w przypadku nerwo- i mięśniobóli, ale najbardziej znany jest ze swoich właściwości przeciwzapalnych i przeciwwirusowych. Od wieków stosowany był jako rodzaj naturalnego antybiotyku. Współczesne badania potwierdzają działanie wzmacniające system immunologiczny i dlatego przetwory bzu są polecane przy przeziębieniu, infekcjach bakteryjnych i wirusowych. Sprawdziły się one też dobrze na masową skalę w czasie epidemii grypy w Panamie w roku 1995. Oprócz tego owoce bzu mają lekkie działanie przeczyszczające, usprawniają trawienie, łagodzą wzdęcia i zgagę, pobudzają apetyt i polecone są przy ogólnym wyczerpaniu i osłabieniu organizmu. Owoc bzu, podobnie jak kwiat, wykazuje działanie moczopędne i napotne. Zaliczany jest do roślin czyszczących krew, chroni i wzmacnia błony śluzowe dróg oddechowych, działa rozkurczowo, przeciwzapalnie, łagodzi nawet ból i świetnie sprawdza się jako środek łagodzący kaszel. Dżem z owoców czarnego bzu pomaga zwalczyć zarówno uciążliwy kaszel, jak i inne objawy przeziębienia, ale jest przy tym tak smaczny, że warto jadać go także i na co dzień, na przykład do chleba, ale jest też świetny jako dodatek do naleśników, czy masa do przykładania piernika albo innych rodzajów ciasta. Najwygodniej jest wykorzystać do przygotowania takiego dżemu cukier żelujący, który skraca czas przygotowania, a jednocześnie pozwala zachować jak najwięcej prozdrowotnych składników. Dojrzałe, umyte owoce czarnego bzu należy zalać niewielką ilością wody i gotować około 15 minut. Przetrzeć przez sito, a powstałą papkę zważyć i wymieszać z taką samą ilością cukru żelującego.
Zagotować na małym ogniu, mieszając do chwili, gdy masa zgęstnieje, a następnie przelać do słoików. Sok wyciśnięty z czarnego bzu sprawdzi się również w przypadku ogólnego osłabienia i po przebytych chorobach. Stymuluje bowiem system immunologiczny. Można go pić jako dodatek do wody czy herbaty 2-3 razy dziennie. Podawany z umiarem jest bezpieczny nawet dla dzieci powyżej 2 roku życia. Sok ten szczególnie polecany jest dla osób intensywnie pracujących umysłowo, spędzających dużo czasu przed komputerem. Ponadto polecany jest przy miażdżycy, lumbago, nerwobólach, nerwicach, półpaścu, a nawet rwie kulszowej. W badaniach klinicznych udokumentowano także aktywność wyciągów z owoców bzu czarnego, które nie tylko wzmacniają nasz system odpornościowy, ale także obniżają poziom cholesterolu i lipidów we krwi. O dzikim bzie można by opowiadać godzinami. Wiadomo, że towarzyszył on ludzkości już od zarania dziejów. W badaniach archeologicznych wykazano, że rośliny te wyjątkowo ceniły już kultury neolityczne i że owoce bzu wchodziły w skład pradawnej diety. W najdawniejszych czasach czarny bez uznawano za krzew magiczny, wiązano go z kultem zmarłych, a jednocześnie wierzono, że samo przebywanie w pobliżu krzaka pozwala wzmocnić swoje siły fizyczne, że pozwala bojownikom zwyciężać w boju. W średniowieczu sadzono krzaki czarnego bzu w pobliżu kościołów i przydrożnych kapliczek, aby ochronić miejsca kultu przed negatywnymi energiami, a matki kładły pod krzak swoje ciężko chore dzieci, gdyż uważano, że czarny bez jest w stanie wyleczyć nawet najcięższe choroby. Sadzony w ogrodzie miał też pełnić rolę opiekuńczego ducha rodziny, ale uwaga, nie wolno go było w żaden sposób ograniczać, na przykład ścinać jego gałęzi. Jeśli było to konieczne, musiał tego dokonać ojciec rodziny w ceremonialny sposób, przepraszając najpierw drzewo za wyrządzaną mu krzywdę. W germańskim folklorze każdy krzak czarnego bzu posiadał swojego osobistego ducha opiekuńczego, choć właściwie raczej trzeba by mówić o bogince, o złotowłosej dryadzie imieniem Holda, którą często wspomagały też gnieżdżące się, szczególnie w starszych krzewach, koboldy. O przychylność Holdy zabiegano, gdyż mogła ona znacząco wpływać na ludzki los, więc aż do końca XIX wieku w niemieckich Alpach wieśniacy mieli zwyczaj zdejmować kapelusz i kłaniać się przed każdym napotkanym krzewem czarnego bzu, który od imienia boginki nazywano też czasem Holunder. W zamierzchłych czasach szczególnym szacunkiem cieszył się bez u germańskiego plemienia Cymbrów, którzy wierzyli, że sadząc roślinę, użyzniając glebę i chronią uprawy przed szkodnikami, a zwierzęta przed pasożytami. Nosili też oni gałązki bzu jako amulety chroniące przed złem. Podobno nawet druidowie używali bzu w swojej magii. Tradycyjnie z jego gałęzi wykonywano najsilniejsze magiczne różdżki i amulety. Fani sagi o Harrym Potterze pamiętają pewnie słynną czarną różdżkę, wykonaną właśnie z drzewa czarnego bzu. W słynnym kalendarzu celtyckim, w którym ludzkie charaktery porównuje się do drzew, czarny bez był patronem 13 miesiąca księżycowego, czasu zimowego przesilenia i oznaczał zmianę, odrodzenie i odnowę. W dawnej Danii krzew czarnego bzu sadzono w ogrodzie, aby opiekował się domem i jego mieszkańcami. W Szwecji miał opiekować się szczególnie brzemiennymi kobietami. Natomiast na Sycylii wierzono, że sama jego obecność przy domowym ogrodzie oddala węże. Mało jest naprawdę roślin, którym przypisywano tak wiele różnorodnych właściwości magicznych. A jeśli chodzi o kwestie praktyczne, to wierzono, iż gałązki bzu odstraszają najbardziej uciążliwe owady, jak muchy czy komary. Za szczególnie cenne uważano drewno pozyskiwane z czarnego bzu. Już rzymscy naturaliści uważali, że najlepsze są wykonywane z niego bojowe tarcze. Podczas gdy w średniowieczu właśnie z bzu wykonywano instrumenty muzyczne, z tym, że musiał być spełniony jeden warunek. Do tego celu nadawało się wyłącznie drzewo krzewów rosnących z dala od osad ludzkich, a mianowicie tam, gdzie nie dochodziło pianiego koguta, gdyż wierzono, że w przeciwnym razie dźwięk instrumentu byłby chrapliwy. Słynny szczurołap z Hamel, der Rattenfänger von Hameln, z baśni braci Grimm, opisujące i ponoć prawdziwe wydarzenia z czerwca 1284 roku, miał posiadać magiczny flet wykonany właśnie z drzewa bzu.
Warto przypomnieć, że inny słynny bajkopisarz, Jan Christian Andersen, napisał także opowieść poświęconą czarom czarnego bzu, zatytułowaną Hildemoer, co przetłumaczono na język polski jako bzowa babuleńka. Jeszcze w dzisiejszej Austrii, a szczególnie w Tyrolu, czarny bez cieszy się wielkim poważaniem. Zielarze uważają go za roślinę z Bożej apteki i wykorzystują jego 7 darów – pączki, kwiaty, owoce, korzenie, korę, drewno oraz łyko. Z owoców czarnego bzu tradycyjnie przygotowywało się też niezłe domowe wino o pięknej barwie. Więcej, dodatek soku do średniej klasy win czerwonych dodaje im klasy i nadaje intensywny kolor. Miłośnicy starych filmów pamiętają zapewne słynny kryminał Arszenik i Stare Koronki, w którym starsze panie, chcąc ułatwić swym lokatorom przejście do lepszego świata, podawały im truciźnie właśnie w domowym winie z dodatkiem bzu. Ja jednak mam dla Was dzisiaj przepis na naprawdę znakomitą nalewkę bzowo-rumową. Jeśli dobrze poszukacie, może znajdziecie jeszcze w lesie owoce bzu? Do przygotowania naszej nalewki, którą możemy nazwać na przykład Hildewasser, potrzebujemy 1 kg świeżo zebranych, uwaga, z daleka od drogi, owoców czarnego bzu, 75 deka cukru, pół litra, czyli 500 ml, spirytusu 90-stopniowego, jedną butelkę ciemnego rumu o pojemności 700 do 750 ml oraz sok z połowy cytryny, a także 1 litr źródlanej wody. Pamiętajcie, że dobra jakość wody jest szczególnie istotna przy przygotowywaniu nalewek. Ponieważ owoce czarnego bzu plamią wszystko dookoła, należy je zbierać i czyścić w starym, spisanym raczej na straty, fartuchu i rękawiczkach. Należy zbierać owoce wraz z baldachami, a następnie obrać owoce. Podobnie jak w przypadku porzeczek, najłatwiej robić to z pomocą widelca i szybko opłukać je na cedzaku. Nie wolno myć owoców razem z baldachami, bo wtedy sok robi się strasznie wodnisty. Przebrane owoce przełożyć do rondelka z nierdzewnej stali, dodać pół litra wody, czyli 500 ml i zagotować na małym ogniu, a następnie przefiltrować przez cedzak wyłożony podwójnie złożoną gazą. Nie należy rozgotowanych owoców zbyt mocno wyciskać. Odcedzone owoce zresztą można wykorzystać do przygotowania smacznego dżemu, o jakim wcześniej wspominałam. Wystarczy przesmażyć je z cukrem. Uzyskany sok przełożyć do rondelka, dodać połowę cukru, czyli 50 deka i sok z cytryny. Ponownie zagotować na małym ogniu, mieszając drewnianą łyżką, dopóki cukier się nie rozpuści, i ostudzić. Dodać spirytus, przelać do pojemnej butelki lub małego gąsiorka, zamknąć i odstawić w zaciszne miejsce na tydzień, pamiętając, aby często potrząsać butelką. Następnie zagotować na małym ogniu pozostałe pół litra wody i resztę cukru, czyli 25 dekagramów, mieszając do chwili, gdy cukier całkiem się rozpuści, i następnie ostudzić. Ostudzony syrop połączyć z nalewem i rumem, dobrze wymieszać, zamknąć i odstawić przynajmniej na 2 miesiące. Ta nalewka jest naprawdę znakomita. Ma piękny kolor i szlachetny smak, jest bardzo aromatyczna, więc podajemy ją w najmniejszych kieliszeczkach, jakie posiadamy, i tylko na najważniejsze okazje. I tyle na dziś. Życzę Wam pogodnego, ciepłego dnia, oby słońce uśmiechnęło się do nas także i dzisiaj.